Informację o rezygnacji złożoną na piśmie przez radnego Janusza Zarenkiewicza odczytał na ostatniej sesji Rady Gminy Lubin przewodniczący Norbert Grabowski. Opozycyjny w stosunku do wójta klub Razem dla Gminy liczył na początku tej kadencji 9 radnych. W tej chwili kolejny radny złożył deklarację o odejściu z tego klubu. Wcześniej klub ten opuścili Jan Olejnik i Marcin Nyklewicz, którzy teraz pozostają radnymi niezrzeszonymi. Radny Janusz Zarenkiewicz nie chciał wystąpić przed kamerą. Mówi, że chce dbać o interesy całej gminy, a nie wybranych miejscowości. Uważa, że każdy radny powinien móc głosować w zgodzie ze swoim sumieniem. I to ma zamiar zrobić, będąc teraz radnym niezależnym. Anna Tatarynowicz, Wydarzenia.